Mamy nadzieję, że uzbieramy jak najwięcej pieniędzy, przekażemy do fundacji. A przy okazji zorganizujemy super imprezę, na której cała Polonia się będzie świetnie bawić. Czy ktoś poznaje ten plakacik? Does anybody recognize this poster? You are also a winner. Rok temu uzbieraliśmy ponad 31 tysięcy dolarów. Chcielibyśmy oczywiście pobić ten rekord, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ogóle ta impreza się odbywa i że chcemy to robić co roku. I to nie jest nasz ostatni finał. Co roku była celebracja, aczkolwiek jest to pierwsza moja impreza tutaj w Stanach. Także uważam, że jest to bardzo ważne, żeby przyjść i w bardzo ciekawy sposób pomagać ludziom. Jest bardzo dużo ciekawych tutaj rzeczy, na które można po prostu wydać pieniądze i pomóc innym ludziom. Także czuję się tutaj jak w domu. Też kupiłam książkę, którą czytałam, jak byłam mała. Bardzo dobrze się bawię i uważam, że jest to super połączenie po prostu zabawy z pomocą. Ja mam oczekiwania takie jak co roku, aby jak najbardziej wesprzeć Polskę, żeby móc cieszyć się tym, że dokładamy się coś. Jesteśmy daleko, ale tęsknimy. Tam są nasi rodzice, nasze rodziny. Mój tato chorował 5 lat temu i ja, będąc miesiąc w Polsce, przeszłam wszystkie oddziały, gdzie były serduszka na każdym sprzęcie, a najbardziej kluczowym momencie to orkiestra, to karetka ufundowana przez Orkiestrę Świątecznej Pomocy przyjechała do domu pomóc. Więc to jest naprawdę, wierzymy w to ponad wszystko, Jurek Gowciak. Dzisiaj jestem tutaj, pomagam w kuchni, tak więc już któryś rok z kolei staram się wesprzeć orkiestrę w ten sposób właśnie, czy to smażąc placki, czy wydając jedzenie, czy przygotowując różne potrawy tutaj dla naszych gości, których przybyło nawet całkiem sporo dzisiaj, czego się bardzo cieszymy.